mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Jeżeli będziesz pracować jako mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, będziesz wykonywać następujące czynności zawodowe. Montowanie układów automatyki przemysłowej, montowanie urządzeń precyzyjnych, uruchamianie układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwanie układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych. Umiejętnością, która jest wymagana od takich osób, jest umiejętność z zakresu projektowania, doboru i programowania systemów automatyki przemysłowej, pneumatyki i hydrauliki, a także umiejętność narysowania takich urządzeń w przestrzeni, czyli umiejętność projektowania 3D. Uważam, że podstawową kompetencją, którą powinna posiadać, jest umiejętność efektywnej komunikacji z innymi osobami, która przekłada się na prawidłową wiedzę o tym, jak urządzenia i ciągi technologiczne powinny być używane. Ważne także jest nabycie kompetencji z zakresu zarządzania projektami, czyli sprawnego poruszania się w czasie z zadaniami, które mają doprowadzić do tego, aby takie urządzenia wyprodukować. Osoba, która pracuje w takim zawodzie, oczywiście powinna się cały czas kształcić i ma takie możliwości, dlatego że rozwój techniczny w zakresie materiałoznawstwa, w zakresie budowy maszyn, w zakresie technik poruszania tymi maszynami, czyli silników, napędów, a także w zakresie robotyzacji jest tak szybki i duży, że właściwie osoby pracujące w tym zawodzie kształcą i rozwijają się cały czas. Jeżeli chodzi o nowinki techniczne, które są stosowane w tej branży, to uważam, że jest to robotyzacja. Czyli wszelkiego rodzaju manipulatory, urządzenia, które automatyzują proces obsługi maszyn i urządzeń, usprawniają i przyspieszają procesy technologiczne w firmach. Osoby na tym stanowisku na pewno na rynku pracy są osobami poszukiwanymi. Szczególnie w ostatnich 2 latach obserwujemy duże zainteresowanie tym rodzajem umiejętności, kompetencji i tymi zawodami. Obserwujemy coraz większą ilość firm zachodnich, które otwierają tutaj swoje centra kompetencyjne i projektują i produkują tutaj w Polsce urządzenia i technologie, które są później eksportowane we wszystkich kierunkach na cały świat. Osoby, które zdobędą takie wykształcenie w Polsce, mają możliwość wyjazdu za granicę i pracowania za granicą, jak najbardziej. Jedynym elementem, który tutaj jest potrzebny, jest dobra znajomość języka, natomiast kompetencje nabyte w Polsce na pewno w zupełności wystarczają do tego, żeby pracować za granicą. Wybrałem ten zawód ze względu na to, że jest to coś, czym chciałem się zawsze zajmować, czymś, w czym byłem dobry. Astor jest moją pierwszą firmą, w której pracuję. Jestem tutaj już około 3 lat. Cały zakres tej rekrutacyjny przeszedłem, czyli od praktyk po staż, aż po normalną pracę na dzień dzisiejszy. Praca robotyka czy mechanika do spraw mechaniki precyzyjnej polega głównie na projektowaniu, montowaniu oraz tworzeniu sterowania do programowania lub urządzeń precyzyjnych, jakie bez wątpienia są roboty przemysłowe. W
Dodatkowo jeszcze można powiedzieć, że praca robotyka to nie tylko montowanie i programowanie robotów przenosowych, ale także instalacja całej automatyki na hali produkcyjnej, tak? Czyli sterowniki, czujniki, a także podpięcie tego wszystkiego razem i opięcie wszystkiego układem sterowania. Aby wykonywać ten zawód, możemy oczywiście iść do technikum lub szkoły zajmującej się promocją tutaj dziedzin bardziej technicznych, czyli na przykład inżynieria, czy tam programowanie, czy sterowanie i automatyka szeroko pojęta. Bardzo lubię swoją pracę. Jednym z jej głównych atutów jest to, że nie jest nudna. Tak, codziennie coś nowego może się znaleźć, nie ma rzeczy powtarzalnych. Każda jest inna i do każdej trzeba podejść troszkę inaczej. Robotyka jest taką dziedziną, która bardzo szybko się rozwija w Polsce na ten moment. Jeżeli mówimy tutaj o rozwoju stricte osobowym, możemy tutaj powiedzieć, że pewne osoby, które zajmą się tą dziedziną nauki tutaj technicznej, będą w stanie rozwijać się w różnych branżach, począwszy od prostych aplikacji paletyzujących na końcach linii, aż po trudniejsze aplikacje, czyli na przykład zrobotyzowane spawanie lub szybki pick and place. Wybrałem ten zawód, bo w sumie od dziecka już interesowałem się elektroniką, jakimiś tam robotami takimi i już budowałem jakieś proste układy na bateriach, czy jakichś żarówkach, wyłącznikach i tak dalej. W szkole mamy właśnie zajęcia podzielone na zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Na zajęciach teoretycznych poznajemy właśnie głównie budowę różnych podstawowych elementów i zasady działania. Na zajęciach praktycznych właśnie dowiadujemy się, jak to wykorzystać, jak projektować układy, żeby to było po pierwsze estetyczne, żeby działało, no i w sumie wykonujemy również pomiary tych układów. Naukę w tym zawodzie poleciłbym w sumie każdemu, kto się interesuje informatyką, elektroniką, elektryką, automatyką czy też robotyką oraz można by powiedzieć też, że mechaniką. Planuję po zakończeniu technikum uczęszczać do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku albo mechatronicznym, albo elektronicznym, albo automatyki i robotyki. Jeśli chcesz pracować w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Zasadnicza szkoła zawodowa. 3 lata. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. W trakcie trwania nauki. M16. Praca w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Ścieżka druga. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. M16. Lub ukończenie 2 lat nauki w szkole ponadgimnazjalnej kierunkowej. Lub doświadczenie zawodowe w zawodzie. Minimum 2 lata. Potwierdzenie kwalifikacji M16 egzaminem zawodowym zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Praca w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.